Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Draco. Widzimy się w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Serce z kamienia, nie? Krew i wino. Wiedziałem, że coś pogubię. Wiecie, jesteśmy sobie oczywiście dalej rozwikujemy zagadkę leża z bestii. Mamy odszukać Pucybuta. I z tego, co widzę na mapie, to jesteśmy już w sumie niedaleko jego tutaj miejsca pobytu. Miejmy nadzieję, że... raczej nie pracują w nocy. No lepiej wrócę tu w dzień. Halo, jaki... A którą niby mamy godzinę? Excuse me. 7 rano. Czy 7 rano to już jest dzień wystarczający, żeby byli tu Pucybuci? Czekajcie, dobra, może on pracuje od 10. Bo ma problem z dojazdem do pracy. O, są już. Czy słońce, czy deszcz, tu zawsze jest błoto. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat zaraz. Co rano wylewasz, pomyję. Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? Nic wam do tego, ale póki tu jestem, nie tkniecie dzieciaka. Tak? To wrócimy, jak sobie pójdziesz. Spróbujcie, a znajdę was. Grozisz nam? Tak. Zostawcie małego w spokoju i wynoście się stąd. Oż ty, nie będzie obwieść z północy nam tu wyżej strał niż dupę miał. Najpierw obijemy gębę jemu, a potem zajmiemy się szczeniakiem. Dawaj, na niego! Czemu nie mogę miecza wyjąć, halo? Ja bym chciał tak z miecza, wiecie, ich pocisnąć, pociągnąć. Czemu poczekać? Halo? Aha, nie mogę w trakcie walki. Bym sobie zbroję naprawił, bo widzę, że jest taka już znowu rozklekotana. Mogę to? No na pięści, to słuchajcie, ja już się dobrze biłem, bo ja przecież pokonałem wszystkich na Skellige tam, wiecie, w walce na pięści, więc ja jestem mistrzuniem. A ten jak tam kibicuje Bombel 1. Wow, mam 43 poziom, już muszę te punkty, sorki, porozdawać, bo... To ich mamy. Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj, to co? Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Idziemy. I się skończyło rumakowanie. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami. Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz. Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba, że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam. No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim, kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz,
Potrzebuję kapitału. Nic z tego. Nie będę się dokładał do twojego szemranego interesu. Powiesz mi, co wiesz. Za darmo. Tak, oczywiście. Jak sobie jaśnie pan życzy? Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci, co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami, ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami. Z całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję, ale może innym razem. Muszę sobie zanim co jeszcze cokolwiek tu zrobię, właśnie naprawić zbroję. No, mówisz do mnie, czy nie mówisz? Poradziłeś z tym małym. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Ta, właśnie widziałem. Znaczy, trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. I co, i się już nie odezwiesz? A słuchajcie, a ten mały to kurczę biznes plan gotowy, ale stwierdziłem, że nie będę mu płacił, bo 500 zł to jest dużo dla nas, a my jesteśmy małomajętni. To o nich mówił Pucybut. Ani drgnął. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Jest tutaj? Wyczuwasz go? Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. Mogę? Aha. I przez rozejrzyjmy się. Ja tutaj mam rozumieć, że znajdźki, tak? Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Kiedyś musiała być ładna. Oj, te pacynki wzbudzają we mnie niepokój.
Ktoś niedawno naprawiał te zabawki. No na pewno nie Detlef. Już widzę, słuchajcie, jak on tymi swoimi wielkimi pazurami cokolwiek tutaj robi. Ale ja oczywiście, wiecie, posprzątam mu tutaj. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Bo być może, ładny, słuchajcie, więcej tofi znajdę. Dobra, to są żółte w sumie, my czerwonych rzeczy potrzebujemy. A nasz kolega widzę lubi laleczki, dzień dobry. Blizna kobiety. Trochę zamazana. To jego dziewczyna? Nie wiem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał. No mi ona przypomina trochę Katniss Everdeen, ale myślę, że w tych czasach jeszcze Igrzysk Śmierci nie było. Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Detlafie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Rozumiem, że wątpisz w tę wersję. Cóż, nieco lepiej znam się na ludziach niż on. Potrafię rozpoznać cynizm i fałsz. Wiem, że zabrała swoje rzeczy, a ludzie, których ktoś porywa lub którzy znikają, nie zwykli tego robić. Uprzedzając twoje pytanie, nie znam powodów rozstania. Mogę jedynie przypuszczać, że pewnego dnia Detlaf wpadł w szał, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Każdy by się przeraził, chociaż nie każdy zdążyłby odejść. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził. A Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. Noż chyba sobie żartujesz w tym momencie, ziomuś. Na co mi tyle tych lalek? Na co jemu tyle tych lalek? Narzędzia były niedawno używane. Detlaf w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlafa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko... W Nazairze.
ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja, ale może warto to zapamiętać. Spójrz, na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien, ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może, ale może to też warto zapamiętać. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlafa. Przysyła mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlafa za niewinnego. Ja bym tego tak nie nazwał. I wątpię, żeby księżna tak to nazwała. Wierzę, że umiałbyś ją przekonać. A potem... Co potem? No nie krępuj się, przecież widzę, że chcesz mi uszyć jakieś nowe buty. To może być dość śmiały plan, ale gdybyśmy znaleźli Renavet, wyjęlibyśmy szantażystom kartę przetargową z rąk. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlafem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżną. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Srututu, pęczek z drutu, gdzie ja teraz mam się udać? Tu. 500 metrów niedaleko, dobra. Widzę, że moja kobyłka tutaj na górze czeka, nie wiem skąd się tu wzięłaś, ale... Chodź tu, płoteczko. I zobaczcie, zaraz wpijemy następny poziom. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego i skąd tutaj nagle tyle doświadczenia, ale w sumie dla mnie spoko. Zawsze wiecie, więcej punktów potem do wydania. A generalnie nie ukrywam, że nagrywam teraz te odcinki jeden po drugim. Więc tak myślę, że jeszcze nie będę rozdawał ich. Jak znajdę jakąś chwilkę czasu, to rozdam te punkciory. Jezu, dlaczego tu zawsze jest ograniczenie prędkości? To nie jest miasto, Geralt. To jest wioska rybacka. A teraz jedziemy do królowej. Co? Złóż księżnej raport z poszukiwań bestii. Jakiej królowej, Drako? Ty czytać nie umiesz, kurde, ślepy głupcze. A to w sumie księżnej, dobrze, my na zamek chyba jedziemy. Bo spoko by było. Aha, bo i tak nie mieliśmy tych znaczników teleportować tam, ale widzę, że i tak to w sumie na marne by wyszło. To tam się pulcasz. Ja cały czas się zachwycam tą piękną architekturą, grafiką i w ogóle tym filtrem. Dasz mi postrzelać z kuszy? Nie. Kusza jest moja. Weź sobie konia. U nas, co nie? No tak. Zamek tak ze Shreka, słuchajcie. Bardzo baśniowy, kolorowy, super ładny. Te widoczki. Nie no, kurczę. Bardzo mi się to podoba. Jest tak pięknie. Gdzie ta księżna w ogóle siedzi? Skąd on wie, jakiegoś GPS-a i zamontował w kietce, w koronie, czy tam w berle, tam nie wiem. Jakąś tam się porozumiewa. Zawsze wie, gdzie ma iść. Zawsze i wszędzie. Wszystko wie. Po 4. Jakbyś nam w ogóle. Właśnie. Ten GPS, jak tutaj wiecie, tych metrów nie odejmował. My tutaj bardziej kroków, no ale w każdym razie. Jak biegniemy i dojechać nie możemy. I też mówię, mam wrażenie, że na pieszo byśmy szybciej dobiegli. No zobaczymy, czy tego człowieka biegnącego dogonimy, bo jeżeli tak, to. A, czy jednak mieliśmy znacznik tu u królowej. Ach, dracusiu, ty głupiutki chłopcze. O! No i bardzo dobrze. Cieszę się, że ci ręki i nogi nie złamałem. Dobra, złaź z kobyłki. Tak myślę, że jednak po mieście na koniu nie będziemy patatać. Chyba tak szybciej biegniemy sobie, tak wiecie. Chłap, znaczy biegniemy sprintem. Mistrz Wiedźmiński. Z tego co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie, no wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś zabójcę Miltona? Z
Znalazłem bestię, ale nie mogłem jej zabić. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec wampirza. Wystarczy zwabić go na światło słoneczne. Albo obwiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz. Ale to i tak tylko półśrodek, bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Śmiało. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć, ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Mylisz się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? Najlepsze wyjście to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierżę. Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora, a ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira. Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie, a nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno. Albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Nie jestem pewna, ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina, ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi, nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego Kipera. Już, już! Wino to w Toussaint rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est-Est, albo plamy po Ervelus i ewentualnie plamy po Fiorano. Jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Tak.
Tak. Raczej zachodni brzeg Sans-Retour. Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta. Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. To niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravello. Wyłącznie na pałacowy stół. Może Sangreal zostało skradzione? Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. Cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie i Geralta. Wyruszymy inkognito. Nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat. Na czas misji zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? Jestem gotów. Świetnie. Poczekajcie na mnie chwilę. Założę tylko coś bardziej odpowiedniego i ruszamy. Ten wampir. Miałeś już kiedyś do czynienia z podobnym? Miałem. I jak się skończyło? Pokonałeś go? Nie musiałem z nim walczyć. Nikogo nie zabił. A słyszałeś, żeby ktoś kiedyś pokonał takiego wampira? Pokonał, tak. Ale nie zabił. Ostatecznie zabić go może tylko inny wampir. Aha, już skończyli gadać. No tak się zastanawiam właśnie. Skąd tylko po zapaszku, wiecie, już wie, gdzie ma... Gdzie skąd, jakie wino, wiecie, wyprodukowali. A królowa też, kurde. Spodnie założyła, jep, już leci pierwsza do misji. Ona chyba całe to nasze tutaj, słuchajcie, całą tą... To wszystko. Zaatakowały powóz. Pantery? Niech wasza miłość zostanie z tyłu. No z panterami to już nie walczyliśmy. Takie mało wiedźmińskie w sumie stworzonka. Ten jest drugi poziom, o ja cię pierdzielę. My tutaj muszę liczyć się z tym, że generalnie im dalej, no wpisowała się pierwsza pantera, im dalej w las będzie mieć coraz trudniejszych przeciwników, bo to jednak no, ten dodatek wprowadza na nas takie chyba silne potwory. Chodź, płoteczka, idziemy dalej. Trzeba królową. Co? 44? Kiedy co? Nie tak szybko. Ale z Pintem to chyba jeszcze nie możemy. Coś tam. Opowiedz mi więcej o tej winnicy. Castel Ravello. Jest najlepsza w całym Tucson. Zarządza nią stary mistrz winiarski Fabrizio. To człowiek godny zaufania? Zajmuje swoje stanowisko od lat. Jak dotąd nie było z nim żadnych problemów. Jak myślisz, skąd plan Sangreal na tej kartce? To ktoś z winnicy szantażuje wampira? Może to ktoś ze służby. Może nawet sam rządca. A może wino po prostu zostało skradzione? Dowiemy się na miejscu. To już niedaleko. No skoro tak mówisz, ty wiesz najlepiej, królowo. Księżno, przepraszam, to wiecie. Sam nie potrafię tam się jeszcze roznosić z jej tutaj tytułem szlacheckim. Kapitan de la Tour! Nie spodziewaliśmy się nikogo ze stolicy. Jak tam sprawy na dworze? Słyszałeś pewnie o atakach bestii. Mamy pełne ręce roboty. Zwłaszcza, że ostatnio zaatakowała w ogrodach pałacowych. Ale mam nadzieję, że jaśnie oświeconej nic się nie stało.
Miło, że pytasz, mistrzu Fabrizio. Nic mi nie jest. Wasza miłość? Nie zostaliśmy uprzedzeni. Natychmiast każę wyszykować salę bawialną. To nie będzie konieczne. Jak widzisz, nie przyjechaliśmy z oficjalną wizytą. Oczywiście. Czy mogę spytać, co w takim razie sprowadza was do Castel Ravello? Przyjechaliśmy do ciebie. Mamy kilka pytań. W tych stronach wypada się przedstawić, zanim zacznie się zadawać pytania. To Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przyjechał do Toussaint na moje osobiste zaproszenie. To znaczy? To znaczy, że moim życzeniem jest, żebyś traktował go z należytym szacunkiem. O, oczywiście, wasza miłość. Słyszysz, Wiedźminie? Fabrizio z radością odpowie na wszystkie twoje pytania. Chcemy z tobą porozmawiać o winie San Greal. Służę. Jak mogę pomóc? Jak wielu ludzi w winnicy ma dostęp do San Greal? Można by rzec, że tylko ja. Przecież sam tego wina nie robisz. Pracuje tu co najmniej kilkunastu ludzi. Widać, nie masz pojęcia o tym, jak powstaje wino. Długa jest droga, którą winogrona przebywają, zanim staną się San Greal. Pomocnicy pracują ze mną tylko do czasu fermentacji. Macerację ustawiam osobiście. I nikogo nie dopuszczam do kadzi z winem. Później asystują mi także w czasie przelewania, ale beczki, w których dojrzewa San Greal, pieczętuję osobiście. Każdą jedną sztukę. Następnie wino musi swoje odleżeć w piwniczce, nabrać duszy. Dopiero wtedy staje się San Greal. A tak się składa, że klucz do piwniczki mam tylko ja. Kto zawozi beczki z winem do pałacu? Mamy tutaj własny garnizon. Ci żołnierze służą nam od lat i odpowiadają za to wino głową. Widzę, że zadając pytania, daleko nie zajdziemy. Tylko marnujemy czas. Ale wasza miłość, jak mam to rozumieć? Mistrzu Fabrizio, mamy dowody na to, że ktoś uzyskał dostęp do San Greal. A to oznacza, że możliwości są dwie. Albo kłamiesz mi tutaj w żywe oczy, albo jesteś idiotą, któremu ukradli wino i który się nie zorientował. W obydwu wypadkach odpowiesz za to. Ale... Milcz i słuchaj. Osobiście dokonam kontroli, a ty masz czas do namysłu. Jak wrócę, będę oczekiwać odpowiedzi. Przypomnij mi, w którym miejscu składowany jest San Greal. W głównej piwnicy. Tu zaraz za rogiem. Już pokażę. Trafię. Ty dasz mi tylko klucz do piwniczki i poczekasz tutaj. Oczywiście, wasza miłość. Oto on. Chodźmy, Wiedźminie. Dobrze, że królowa, wiecie, bierze wszystko w swoje ręce. A ja jeszcze tylko tak sobie, skoro tu jestem, no wezmę już, wiecie, te wszystkie papierki stąd. No, biegniesz? A co, laska? Jeżeli to Fabrizio szantażuje wampira? Bierzesz to pod uwagę? Ma swoje wady, ale nigdy nie poważyłby się na coś takiego. Jest bardzo lojalny. Zawdzięcza mi wszystko, co ma. Jego ojciec przehulał rodowy majątek. Jedyne, co pozostawił synowi, to wyjątkowa wiedza na temat wina. Fabrizio żył jak żebrak, dopóki nie mianowałam go rządcą Castel Ravello. Dopiero wtedy stanął na nogi. Tak, Wiedźminie. Ty nie mów do mnie tak, Wiedźminie. O panie, najświętszy, najwspanialszy. Kurde, gdzie teraz? Czy ty wiesz, gdzie jest główna piwnica? Tu jest główna piwnica. Dobrze. To od czego zaczynamy? Sprawdźmy, czy liczba beczek się zgadza. Tu leży księga z ewidencją. Gdzie jest księga? A tu jest księga. Dobra. Diariusz winifikacji. Fermentacja zakończona bez problemów. Obciąg znad osadu. Jest rozlew do beczek.
Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Dokumentacja jest prowadzona bardzo starannie. To szukajmy innego tropu. Benoit mówił, że plamka pochodziła z rocznika 1269. Znajdźmy go. Aha, czyli teraz jeszcze po zapachu to będę musiał... Ervelus. Lubię je. Jest mocno wytrawne. To świetne wino, masz dobry gust. Est est. Chyba każdy słyszał o tym winie. To najlepsze wino na świecie. Castel Ravello z niego słynie. Fiorano. Jaskier za nim przepada. Tak. Tu składują pomino. A tutaj na górze coś jest, halo, bo... A, tu jest rzeczywiście. Co się stało? San Greal, rocznik 1270. To nie ten rocznik. Szukamy dalej. Łatwo ci mówić. Ty nie musisz tutaj, wiecie, latać z tym swoim węchem. A to nie mogę tego sobie podnieść, nie mogę. Dobra, w takim razie chyba dalej idziemy na górę. A są jeszcze jakieś beczułki. Chociaż to jest... Och, halo Geralt. Pisnąć się nie możesz. Proszę, jeść mi na tej kwarantannie, dziękuję. San Graal. Te beczki są z 1260. Kurde, co to takie ciężkie. Słuchajcie, to chyba chcę wyrzucić. Czemu nie chcę tego rzucić? O, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Jesteśmy blisko, ale to nie ten rocznik. To gówno po prostu. Ach, chodzenie tutaj po tym to jest straszne. Tutaj. Tutaj, na samym końcu, na samym końcu, na samych końców. Oto. Jest. Rocznik 1269. I co teraz? Sprawdzimy, czy któraś z beczek nie jest pusta. Chcesz je otwierać? Na razie możemy je ostukać. Jak któraś wyda głuchy dźwięk, to wszystko będzie jasne. No tak, jeszcze w beczki będę pukał. A jak się puka w beczki? Pełna. Ta jest pełna. Ta jest pełna. Pełna. Ta jest pełna. No i pewnie tą zostawiłaś, już sama nie mogłaś sobie puknąć, co? Pełna. Aha. Wygląda na to, że wszystkie beczki są pełne. To jednak ślepy trop. Pełne może tak, ale pytanie, czy w środku jest San Greal? Łap szpunt, młotek i otwieramy. Jedna po drugiej, a potem będziemy kosztować. Możemy zaczynać. Kurde, blaszka, no na tego się nie spodziewałem, że będziemy pić wineczko. Gotowe. Przesuń się. Musiałaś mnie zepchnąć, ty czarownico. Teraz muszę przez cię całą piwnicę przelatywać. A mam taką nadzieję, że mogę jej pootwierać wszystkie te beczki. Ona sobie będzie chodziła i kosztowała. Te korzenne nuty są bardzo charakterystyczne. To San Greal. Masz pitu. Jak ona z taką tutaj pieczołowitością będzie to sprawdzała. My słuchajcie, z tej piwnicy do jutra. O, chyba znalazła. O, obrzydliwe i kwaśne. Może zepsuło się w trakcie dojrzewania. To niemożliwe. To nie wino, to jakaś zlewka, która nigdy nie powinna trafić do beczki. Na pewno nie znalazła się tutaj przez przypadek. Zobaczmy, co mistrz Fabrizio ma do powiedzenia na ten temat. Mistrzu Fabrizio, bardzo się na tobie zawiodłam. Ależ, wasza miłość, ja... Jesteś tylko o krok od ścięcia. Mów prawdę, masz jedną szansę. Przyznaję się, sprzedałem beczkę San Greal.
błagam o wybaczenie. Dlaczego to zrobiłeś? Skusili mnie. Płacili naprawdę dużo i dałem się namówić. Mało ode mnie dostałeś? Chciałem wykupić swój majątek rodowy. Tutaj nic nie jest moje. Mam dach nad głową, mam co jeść, ale co to za arystokrata bez własnej ziemi? Powiem wszystko, ale okażcie litość. Komu sprzedałeś to wino? Kilka tygodni temu w Barzanciarni zaczepił mnie bogaty szlachcic. Opowiadał, że jest dyplomatą i że ma na dworze świetne układy. Zaproponował, żebyśmy wspólnie ubili interes. Kilku jego klientów oferowało zawrotne sumy za choćby kropelkę Sangreal. On miał zająć się pośrednictwem. Jak nazywał się ten człowiek? Nie ujawnił mi swojego imienia. Był wysoki, czarnowłosy i mówił z zagranicznym akcentem. Twierdził, że pochodzi z Cintry. Na dworze nie ma żadnego cintryjskiego szlachcica. Powiedz, jak przekazałeś to wino? Spotkaliśmy się pod osłoną nocy w ruinach warowni Astre. Przyszło kilkunastu ludzi. Byli uzbrojeni i źle im z oczu patrzyło. Przywiozłem beczkę, przełożyli ją na swój wóz i rozjechaliśmy się. Każdy w swoją stronę. I tyle? Więcej ich nie widziałeś? To znaczy, kilka dni temu przysłali posłańca. Chcieli kolejną beczkę i właściwie byłem już gotowy do kolejnej dostawy. Tyle wystarczy. Wiem już wszystko, co potrzeba. Wasza miłość, błagam o wybaczenie. Zejdź mi z oczu. Kapitanie, niech twoi ludzie odprowadzą Fabrycję do lochu. Będzie odpowiadał za zdradę stanu. To co teraz, Wiedźminie? Teraz zastawimy pułapkę. Trzeba złapać złodziei wina. Ten cintryjski szlachcic może być naszym szantażystą. Pojadę z następnym transportem, a Damien z żołnierzami będą mnie osłaniać. Wyjątkowo się z tobą zgadzam. Zróbmy tak. Daj znać, jak będziesz gotowy. Nie ma na co czekać. Zaczynajmy. Wyruszamy natychmiast. Pojedziemy przodem i obstawimy teren. Ty weź wóz i dołącz do nas na miejscu. Dobrze. Jak zacznie się wymiana, czekajcie na mój znak. Spokojnie. Teraz czekamy. Jest i pan winiarz. To nie on. Ha, ale jak się domyślacie, tym miłym akcentem robimy polsat i żegnamy się w tym odcinku, bo generalnie dużo rzeczy się dzisiaj zadziało.
Także mam nadzieję, że cisza się wam się podoba, a tutaj walkę stoczymy w kolejnym odcinku i zobaczymy, czego ten szlachcic Sintry od nas, albo raczej czego my od niego będziemy chcieć. Trzymajcie się, do zobaczenia i papa!